Więc Jezus Chrystus umarł dla twojego sukcesu. Wiesz, ja nie chcę, żeby to był taki slogan. Jezus Chrystus umarł dla mojego sukcesu. Amen. Ja, elegancko. Nie, nie. Egzekwuj za to, co Jezus Chrystus umarł dla ciebie. Cześć, przyjaciele. Tak sobie idę i chciałbym wam powiedzieć troszeczkę pewne świadectwo. W 2012 roku, w październiku, zostałem wzięty do nieba. Było to dwukrotnie. Widziałem, na tronie siedzi ktoś. Światło. Spod tronu wylatywała jakby taki ogień. Wokół tronu tęcza 24 starców. Jezus zaczął mi myć nogi. Jezus zaczął mi myć nogi. Powiedział, dopóki ci nie umyję nóg, nie będziesz miał ze mną udziału. Powiedział mi, i poślę cię, i będziesz moim świadectwem. Ta mentalność powoduje jedną rzecz. Usługujący w Polsce muszą pracować. Jak olimpijczycy. Muszę podkreślić. I modlimy się, to przyjdź z wiarą, przyjdź przebudzenie, przyjdź. A ja mówię, dobrze, to otwierajcie teraz wszyscy swoje portfele. To przyjdzie przebudzenie. Potrzebujemy zrozumieć, że święty przepływ jest bardzo ważny. Bardzo ważny dlatego, żeby to wszystko funkcjonowało i żeby w Polsce nie było olimpijczyków, którzy muszą pracować na etacie. To jest śmieszne po prostu. To robi właśnie duch dziada. Duch dziada tak. Oglądamy sobie takiego proroka z Afryki. Oni tam mają w ogóle inną mentalność. Oni tam uwielbienie jest i oni przynoszą pieniądze i kładą je na schody. Więc wiesz co dzieje z tym? I oni tak kładą sobie. Tam gdzie są, tam kładą pieniądze. Byle bez problemu. Oni nie mają czegoś takiego, że zbierają tą rzecz, czy coś tu stoi. Oni przychodzą i płacą, rzucają po prostu na schody pieniądze. Inna mentalność. Inna mentalność. Kółko, wszystko się rozpada. Co to znaczy, Boże, dopomóż nam? To znaczy, że my rozumiemy i mamy świadomość tego, że istnieje tak zwany przepływ finansowy w Kościele. Amen? To samo. Kościół w Polsce jest nauczony żebrać. Daj nauczanie. Powiedz słowo. Przyjedź do mnie 500 kilometrów. A później bucha puste. Nie o to chodzi. Ty wchodzisz i aura wokół ciebie jest inna. Kiedy to się dzieje? Więc kiedy to się dzieje? W Księdze Przysłów 23:7 w wersji oryginalnej mówi nam tak. Za kogo się uważam, albo inaczej, jak myślę w swoim sercu, tak mam. Wiesz, że Biblia bardzo wyraźnie mówi, że jak myślisz o sobie samym, tak masz. Ty masz w ogóle... Chcę, żebyś zrozumiał. To, co dzisiaj masz, jest wynikiem tego, jak myślisz.
In the book of Proverbs, chapter 23, verse 7, is a favorite Bible verse of mine. As a person thinks in his heart, so is he. Tylko nie możesz mówić Pan da, tylko potrzebujesz się zsynchronizować z tym, co Pan dał na krzyżu Golgoty. Potrzebujesz poznać krzyż Golgoty, co Pan Ci dał. Potrzebujesz zobaczyć, kim Ty jesteś. Potrzebujesz nie tylko to zobaczyć i to przeczytać, ale potrzebujesz każdego dnia rano wstawać i sobie wkręcać. Drugie. Autorytet ma człowiek, nie Bóg. Autorytet nad ziemią ma człowiek. Psalm 115, 16 mówi tak. Niebiosa niebiosami są Pana, a ziemię dał synom ludzkim. Bóg dał Tobie ziemię. Ziemia nie należy do Boga. To wejdź, Duchu Prawdy, i zmień to. Ja na przykład coś takiego było, że jeszcze, wiecie, jak wiecie, miałem kiedyś tam rozwód w starym życiu i jeszcze 2 lata przed rozwodem ja się w ogóle nawróciłem. Naturalnie rozdawać błogosławieństwo ludziom. To nie jest religia. My tu, kochani, nie budujemy religii. Religia mówi tak. Ty czyń dobrze, żeby przypodobać się Bogu. Ty kochaj, bo Bóg tego od Ciebie oczekuje. W ogóle wiesz, co Bóg od Ciebie oczekuje? Żeby się z Nim pojednał i możesz sobie leżeć kołami do góry wywalony. Ale kiedy Ty zrozumiesz, że masz wszystko za darmo, wtedy przyjmiesz najpierw Jego błogosławieństwo z krzyża. Najpierw. Ja jestem błogosławiony. Za co? Za darmo. Szatan do Ciebie przychodzi, no ale tu zgrzeszyłeś, tu paliłaś papierosy rano. No i? Jezus nawet za te papierosy umarł. Rozumiecie, o co mi chodzi? Bóg, wielu ludzi, bo ostatnio mnie to wręcz zaczęło denerwować, jak ludzie do mnie mówią, wiesz Tomek, bo ja jestem coś tam chory, a bo ja nie mam przełomu, bo Bóg mnie testuje, bo Bóg daje mi te próby, bo Bóg w ogóle tak działa. Ale Jezus Chrystus został ukarany na krzyżu Golgoty, żebyśmy my nie musieli być karani. Dla Twojego pokoju. On został ukarany, żebyś Ty miał pełnię. On został ukarany dla Twojego zdrowia. On został ukarany dla Twojej przychylności. Bóg jest teraz Tobie przychylny. On został ukarany dla Twojego sukcesu. We wszystkim, co robisz, masz odnosić sukces.